Ależ o tym było mówione i jeszcze długo będzie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zaliczony. Mława może chodzić z głową do góry. Mamy około 98% zasobu mieszkaniowego zewidencjonowanego, spisanego, więc myślę, że jest to dobry wynik w skali kraju, porównując się z miastami podobnej wielkości jak Mława. Największe zainteresowanie spisem było w ostatnich dniach jego trwania, pomimo iż było na to 6 miesięcy. Duża część osób dość nieufnie odnosiła się do kwestii rozmów telefonicznych i podawania jakichkolwiek swoich danych. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę informacje, które ciągle nas tutaj bombardują z różnych stron na temat jakiegoś rodzaju wyłudzeń, więc ludzie byli ostrożni. Seniorzy preferowali kontakt bezpośredni z rachmistrzem lub z biurem spisowym. Samospis internetowy wolała młodsza część społeczeństwa. Nie mieli z tym problemu. Mamy powód do zadowolenia, bo wyszło całkiem nieźle, pomimo tego, że ciągle jeszcze jesteśmy w pandemii, tak, to się ciągle nasila, więc trudność dotarcia do osób też jest zwiększona, ponieważ niektórzy nie mają ochoty kontaktowania się, czasami nawet nie otwierają drzwi osobom obcym, z obawy chociażby też o swój stan zdrowia. Pierwsze wyniki już w styczniu 2022. Zostaną one zamieszczone na stat.gov.pl. Warto zerknąć, jak tam z nami, Polakami, jest.